Dzień dobry. Golonka, aby była doskonała, powinna być miękka w środku, jej mięso powinno się wręcz rozpływać, a na zewnątrz skórka powinna być chrupiąca. Jak ją przygotować, by taka właśnie była? Zapraszam Was na film, na który zresztą długo czekacie i prosiliście mnie o ten przepis. Zobaczcie, jak ją przygotować. Zobaczcie najpierw, co będzie potrzebne, żeby przygotować takie golonki wieprzowe. U mnie są dwie, łącznie ważą 3 kg, prawie 3 kg. Możecie przygotować naraz również 3, 4 albo tylko jedną. Ważną i najważniejszą właściwie informacją jest to, ile one ważą łącznie, jak będziecie je przygotowywać. Dlatego tutaj na stole mam już przyprawy na 3 kg golonki, natomiast jeżeli będziecie mieli ich więcej bądź mniej, to tutaj Wam podaję ilość przypraw na 1 kg mięsa. Dlatego u mnie na stole tych przypraw jest 3 razy więcej. A co będzie potrzebne? Na 3 kg potrzebne będą 3 cebule, 6 ząbków czosnku, 6 ziarenek jałowca, 3 ziarenka ziela angielskiego, 6 ziarenek pieprzu, 3 liście laurowe, 6, no można powiedzieć, szczypt majeranku, no i tutaj jeszcze jest sól. Ile soli? 10 g na każdy litr wody, który będzie użyty do gotowania golonki. Na stole znajdują się jeszcze tutaj dodatkowe składniki. Co to jest? To są składniki, z których przygotuję dzisiaj dwie glazury. Pierwsza glazura będzie taka słodka, bo będzie miodowo-musztardowa, jeszcze z aromatem czosnku. I do tego potrzebne będą 3 łyżeczki miodu, 3 łyżeczki musztardy i jeden taki wielki ząbek czosnku albo dwa mniejsze. A jeśli nie chcecie, żeby glazura była taka właśnie słodkawa, to możecie po prostu przygotować chrupiącą skórkę tylko i wyłącznie dzięki takiemu tłuszczowi, jakim jest na przykład olej albo masło klarowane. To już zależy od Was. No tutaj ja do przyprawienia jeszcze używam wtedy majeranku. Także dzisiaj dwie golonki, jedna będzie w glazurze takiej miodowej, a druga po prostu naturalna. Do garnka przekładam dwie golonki, one są już umyte i oczyszczone. Ważne jest, żeby garnek był na tyle duży, żeby można było je całkowicie zakryć wodą. Do garnka przekładam również ziele angielskie, jałowiec, pieprz i liście laurowe. Do tego dosypuję 30 g soli. Zakładam, że będą mi tu potrzebne 3 litry wody i majeranek. Tutaj jest około 6 jego szczypt. Do tego czosnek, i to bez obierania, jeszcze może być w łupinie. 6 takich, widzicie, porządnych, dużych ząbków. W tej łupinie czosnkowej jest bardzo dużo aromatu z czosnku, dlatego ja jej nie usuwam. To w zupełności nie będzie przeszkadzało, a jeszcze bardziej podkreśli smak golonki. Natomiast jeżeli chodzi o łupinę cebuli, tą ściągam. I odkrawam tylko z jednej strony końcówkę cebuli, zdejmując tą brązową łupinę. Od tej strony z korzonkiem nie odkrawam, dlatego że wtedy podczas długiego gotowania taka cebula by się rozpadła, a nie ma takiej potrzeby. I wszystkie trzy cebule przekładam do garnka. Woda się zagotowała i przelewam ją teraz do garnka. Ja już zagotowałam drugi czajnik wody. Dlaczego takim ważnym jest, żeby zalewać wrzątkiem? Dlatego, że zależy nam tutaj na mięsie, a nie na wywarze. Pamiętajcie, że jeżeli gotujecie mięso i to mięso ma być tym smacznym mięsem, bardziej smacznym niż wywar, zalejcie je gorącą wodą. Wtedy te smaki wszystkie zamkną się w mięsie w środku i tam pozostaną. Natomiast jeżeli chcecie, żeby wywar był tym smaczniejszym, to wtedy zaczynacie gotowanie od zimnej wody. Ja tu jeszcze muszę dolać troszeczkę wody, bo nie mam do końca przykrytej golonki, chyba że spróbuję ją poobracać. Może się uda. Zobaczcie, mięso, które jest w gorącej wodzie, już tutaj się ścięło. Ta jeszcze nie miało styczności z gorącą wodą, jest jeszcze surowe. Tak fajnie już działa gorąca woda na nasze mięso. Garnek oczywiście przykrywam i teraz szybko chcę zagotować wodę w garnku, czyli maksymalna moc kuchenki.
Po co? No po to, żeby zachować jak najwięcej smaku mięsa w mięsie. Gdy woda się już zagotuje i będzie mocno wrzała, zmniejszam moc kuchenki u mnie do około połowy. Wy natomiast pilnujcie, żeby podczas gotowania, tego długiego, powolnego gotowania, woda tylko delikatnie bulgotała. A jak długo gotować? Minimum 2,5 godziny. Ja mam teraz wolne. Minęło już 2,5 godziny takiego powolnego gotowania się golonek. Ich mięso na pewno jest ugotowane, ale czy jest odpowiednio miękkie? Z mojego doświadczenia powiem Wam, że na pewno nie jest jeszcze tak miękkie, jak powinno być, ale nic się nie martwcie, za chwilę zrobi to piekarnik, dokończy dzieła. Dlatego ja w tej chwili nastawiam piekarnik na 230 stopni, górne i dolne grzanie, z termoobiegiem najlepiej, wyjmuję golonki, niech już sobie stygną, a w międzyczasie przygotuję glazurę miodowo-musztardowo-czosnkową do jednej z nich. Po wyjęciu golonki w garnku pozostał wywar, który będzie doskonałą bazą właściwie pod większość zup. Ja na takim wywarze najczęściej przygotowuję krupnik, bo wszystkie przyprawy, które tutaj są, jak najbardziej pasują do krupniku. A teraz zabieram się za krojenie, właściwie nacięcie skóry golonki. Zobaczcie, nacinam ją delikatnie, bardzo ostrym nożem, to ważne, niezbyt głęboko, o, w taką właśnie kratkę. Teraz obie golonki przekładam do naczynia żaroodpornego. Jeśli nie macie naczynia żaroodpornego, może być również blacha, garnek, tylko żeby nie było zbyt wysokie, bo pamiętajcie, że będziemy tutaj chcieli zrobić chrupiącą skórkę na zewnątrz. I tak przygotowane golonki będę teraz glazurować. Jedna glazurowana będzie miodem, musztardą i czosnkiem. Zobaczcie, tak naprawdę sporo nakładam tutaj na skórę golonki. Wybierając tę glazurę, musicie wiedzieć, że golonka, która jest posmarowana cukrem, bo przecież miód to cukier, zrobi się z wierzchu bardzo ciemna, będzie wyglądała wręcz jak spalona, ale na pewno nie będzie spalona, no po prostu ten kolor skóry uzyska od cukru, który jest w miodzie. Natomiast druga glazura będzie zdecydowanie jaśniejsza, też będzie chrupiąca właśnie dzięki olejowi. Ja delikatnie oblewam tutaj olejem skórkę i rozprowadzam pędzelkiem. Dodatkowo, jeśli lubicie, możecie opruszyć je majerankiem. Ja uważam, że idealnie pasuje do tego mięsa. Tak przygotowane golonki wkładam do piekarnika i za pół godziny dopiero do nich zaglądam. Minęło pół godziny, zaglądam do golonek. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają. Od razu widać, która była z miodem, a która była tylko z olejem. Pomimo, że w planach miałam jeszcze 10 minut opiekania, ale myślę, że już wystarczy, bo zrobią się za chwilę za mocno ciemne. A czy są chrupiące? Ja myślę, że chciałabym, żebyście to usłyszeli, jak pięknie chrupie ich skórka. Zobaczcie. Myślę, że tak powinna brzmieć doskonała golonka. A z czym jeść, z czym podawać? Ja myślę, że klasycznie z musztardą i z chrzanem, może i z piwem, jak lubicie. A w której wersji wolicie Wy? Taką w glazurze z miodu i musztardy i czosnku, czy klasyczną? Ja myślę, że obie są pyszne. Z czym podawać? No widzicie, jeszcze tu dołożyłam ogórka. Życzę Wam jak zawsze smacznego i do zobaczenia. Oczywiście muszę Wam pokazać, jak ona wygląda w środku. Zacznę od skórki. Zobaczcie, jaka jest chrupiąca. No dobra, ale spróbuję się dostać do środka. Zobaczcie, samo mięso odchodzi. Ona mnie troszeczkę parzy. Zobaczcie,
tak powinna wyglądać dobra golonka. Sama odchodzi kość od mięsa i ja myślę, że to jest idealna golonka. Ile ona waży, bo to jest bardzo istotna informacja. Nie powiedziałam, że golonka wieprzowa, jeszcze raz. Albo po prostu zważcie, jeszcze raz. Zwróćcie jeszcze, teraz pokażę. Nie, już nie, za późno, dobra. Bulgotała, nie mocno wrzała, tylko delikatnie bul. A, to jeszcze raz. Po gotowaniu teraz zapomniałam, co mam powiedzieć. Po wyjęciu golonki w garnku pozostał naprawdę wspaniały wywar. Nie wylewajcie go, on będzie wspaniałą bazą, ciągle wspaniałą. Jest tu w ogóle wspaniale, więc jeszcze raz wspaniale od początku. Ona jest gotowa. Z czym podawać? Ja proponuję z musztardą i schrzanym, do tego koniecznie ogóraczek. Jeszcze raz.